Witajcie, Bobasy. Każdy wie, co stało się z mistrzami kodu. Zostali wykupieni przez Electronic Arts i wielu graczom się to po prostu nie spodobało. Ja sam miałem bardzo wielkie obawy i w sumie nie dziwię się, bo Codemasters miało ostatnie lata ciężko. Szczególnie w okresie 2012 do 2016. Ale o całej historii nie będę się rozgadywał i odsyłam was do recenzji Dirt Rally 1 i 2 oraz Dirt 4, gdzie będziecie mieli dokładniejszy wgląd o historii tego dewelopera oraz o co chodzi. Licencja WRC należy już do Codemasters, tym samym cała seria Dirt zostaje tymczasowo wstrzymana w produkcji. Zarówno te offroadowe, jak i rajdowe widowiska nie będą z nami przez najbliższe miesiące, a może nawet i lata, bo prawdopodobnie licencja obejmuje 5-letnią umowę, a seria WRC ma wychodzić co roku. Tak więc tym samym jest to pierwsza gra w ogóle od Codemasters na licencji WRC. Jak więc wypada ogólnie gra na tle choćby poprzedników Skate Racing? Jedni mówią, że gorzej, inni, że lepiej, a ja mam na ten temat całkiem odrębne zdanie. Jest dobrze, ale gra wymaga jeszcze sporych szlifów. Od razu mogę powiedzieć, że przedpremierowe gameplaye, granie kilka miesięcy przed innymi i gadanie, jaka ta gra dobra i jaka niesamowita, było gówno warte, bo optymalizacja leżała i kwiczała, zarówno na konsolach, jak i na pecetach. Oczywiście na komputerach gra chodziła o wiele lepiej, jednak wydajność była nie taka jak trzeba i tam, gdzie na konsolach gra mocno przycinała i spadki płynności były bardzo widoczne i odczuwalne, tam na pecetach występowały dokuczliwe mikroprzycinki. A dlaczego wspominam o tym z grubej rury? Po pierwsze, ponieważ nie lubię manipulacji, gadania dla gadania, byle tylko reklamować grę w jak najlepszym świetle. A druga sprawa, że sam wyczekiwałem na ten tytuł. Grę załatano 5 dni po premierze z aktualizacją 1.2 i z tej właśnie wersji jest ta recenzja. Kariery tutaj znacząco uszczuplono, nie mamy tutaj już swojego biura jak w WRC od KT Racing, nie rozwijamy aż tak bardzo całego zespołu, tutaj zostało to schludnie uszczuplone i według mnie na spory plus. Co ciekawsze, w karierze możemy kupić swoje auto, bądź zrobić całkowicie od podstaw swoje 4 kółka. Jest to naprawdę bardzo fajne i powiem wam, że bardzo mnie to zaskoczyło tak, że mój pierwszy rajd ze zbudowanym samochodem mogliście zobaczyć na samym początku filmiku. Problem kariery jest taki, że mamy tylko 3 sloty na samochody, później może i czwarte, jak spełnimy pewne warunki, no i odpowiedni budżet, którego nie możemy przekroczyć, bo w przeciwnym razie będziemy przynosili straty mimo wygranych. Tak więc trzymanie się swojego budżetu, branie udziału w takich rajdach, jakie wybierzemy na początku, czyli standardowo WRC, WRC 2 albo WRC Junior. Jeżeli wybierzemy na przykład WRC Junior, to nie bierzemy udziału w WRC czy WRC 2. A jako ciekawostkę dodam, że możemy brać udział w większości rajdów, które mamy w sezonie, nawet te z WRC i WRC 2. Tylko że wtedy rozwalimy sobie budżet, nie spełnimy oczekiwań wyników dla naszych sponsorów i co z tego, że będziemy ciągle na podium, skoro będziemy robili wszystko na przekór. Tak więc będąc w WRC Junior, pomijamy eventy z seriami WRC i WRC 2. Warto trzymać się kluczowych celów, bowiem wtedy nie zaburzymy balansu kariery, wykonywać odpowiednie wytyczne, nie rozpieprzać kasy. Ponadto kiedy przepiszesz jakieś auto do slotu w garażu i tym autem bierzesz właśnie udział w jakichś rajdach, by walczyć o mistrzostwo, pod żadnym pozorem nie możesz usunąć takiego samochodu ze slotu w garażu, bowiem wtedy przerwiesz ważne rajdy i wszystko diabli weźmie. W trakcie kariery jedna zakładka to jeden tydzień danego miesiąca. W jednym tygodniu twoja ekipa może odpocząć, w drugim możesz kogoś zarekrutować, na przykład mechanika, aby ten naprawił ci uszkodzony samochód, a przede wszystkim wyceniał naprawy, bo bez mechanika będą to często mocno zawyżone sumy. Pamiętaj właśnie, aby mechanik był doświadczony, no i aby ten odpoczywał, bo jego stamina też spada. Teraz zamiast ogólnego drzewka mamy drzewko szkolenia naszego mechanika, dzięki czemu jest on skuteczniejszy w naprawach. Wystarczy takiego Maćka usunąć z serwisu naprawczego i ten zacznie odpoczywać. Ale jak wypada EA WRC 23 na tle jazdy? Powiem wam tak, że jazda jest przystosowana pod szerszą publikę. Jest to Dirt 4 z domieszką Dirt Rally 2.0.
Wiadomo, szału tutaj nie ma, ale każdy tutaj znajdzie w modelu jazdy coś dla siebie. Wystarczy ustawić pewne opcje pod swoje upodobania i już przy pierwszych zakrętach będziemy wpadali w poślizg, trzymając auta z gorszą przyczepnością będziemy dachowali. Poziom trudności też ustawimy pod siebie. Standardowo jest na poziomie 50%, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby tą wartość ustawić na 100% i mieć bardzo trudno, jeżeli chodzi o przeciwników, albo mieć bardzo łatwo, czy po prostu łatwo. Innymi słowy, EA WRC 23 jest elastyczne, a dodatkowo czuć tu ducha starych kolinów, kiedy autem nas zarzuciło, a my na wstecznym zarzucaliśmy autem tak, że wracaliśmy na tor w efektowny sposób. Samochodów na licencji mamy aż 68 i co ważniejsze, pojeździmy w większości tymi autami w karierze, bowiem tutaj mamy też inne zawody odbiegające od naszych mistrzostw. Możemy gościnnie wziąć udział w jakimś rajdzie, a do tego potrzebne będzie nam odpowiednie auto. Tak więc zasiądziemy za kierownicami takich aut jak Opel Corsa S2000, Citroen C4 WRC, Ford Focus RS Rally 2001, Renault Maxi Megane, albo pojeździmy Subaru Imprezą w różnych rocznicach. Jeździć jest czym, tym bardziej cieszy fakt, że wykorzystamy te auta i że każdy tutaj znajdzie coś dla siebie i kariera pod tym względem nie nudzi. Państw natomiast mamy aż 17. Pojeździmy po Chile, Japonii, na Pacyfiku, Grecji, Finlandii, Estonii, Kenii, Portugalii, Meksyku, Szwecji, Monte Carlo i wielu innych, co daje nam łącznie około 200 odcinków. Jako ciekawostkę dopowiem, że 18. lokalizacja ma być państwo z centralnej Europy i przyniesie 4 dodatkowe odcinki, a aktualizacja ma być darmowa. Ogólnie EA WRC 23 to największa gra oferująca najwięcej odcinków ze wszystkich do tej pory wydanych rajdów na licencji WRC. Wszystkie rajdy oprócz Szwecji mają 4 pory roku, gdzie najbardziej da się to zauważyć na rajdzie Monte Carlo, kiedy zimą mamy oblodzone jezdnie, wiosną i latem suchą nawierzchnię, zaś jesienią mamy mokrą nawierzchnię, a drzewa są wyraźnie kolorowe, co sugeruje jesienną aurę. Ogólnie pory roku to taki dodatek, gdzie w wielu krajach aż tak znaczących zmian nie zauważymy, ale dobrze, że jest. Niestety WRC 23 to pierwsza gra od Codemasters, która nie jest na silniku Eco Engine. Gra korzysta z Unreal Engine i nieważne już czy na czwórce, czy na piątce, ważne, że twórcy tłumaczyli się to sobie tym, że Eco Engine nie było w stanie dać im zamierzonego efektu w tak krótkim odstępie czasowym i przy takim zespole, jakim mieli. Tutaj Unreal Engine był ponoć bardziej przystępniejszy i korzystniejszy przy ograniczonych zasobach czasowych, jak i ludzkich. I tutaj właśnie odbiła się optymalizacja. W dniu premiery gra działała źle, teraz działa poprawnie, bo jednak w niektórych rajdach jeszcze gra gubi klatki i są przycinki. Dodatkowo cały czas towarzyszy grze dogrywające się tekstury, które najbardziej widać na powtórkach, zaś kiedy jeździmy, dogrywają się pojedyncze tekstury. Pop-up też jest widoczny. Tam pojawi się krzaczek, tam trawa, jest to, nie powiem, upierdliwe. Dodatkowo interakcja z otoczeniem jest znacznie gorsza od Dirt Rally 2.0 wydanego 4 lata wcześniej na Eco Engine, czy nawet od KT Racing, bo nie skusimy tutaj znaku, nie rozbijemy drewnianego płotku, nie wyrwiemy małego drewnianego pachołka, wszystko jest mocno sterylne i po prostu jak ze skały, co idzie na naprawdę spory minus. EA WRC 23 to nie są idealne rajdy, bo jest tu tylko ok. Samej zawartości mamy sporo, jest tu szkoła jazdy, gdzie poznamy techniki prowadzenia, jest jeszcze próba czasowa, no i są momenty, gdzie odbywamy rajdy innych graczy. Tego kontentu wraz z karierą jest dużo, nie wspominając już o multiplayerze. Jednak jeżeli chodzi o kwestię techniczną, to EA WRC 23 wypadło słabo. Graficznie też nie jest jakoś zadowalająco, jest ok, ale szału nie ma. Model zniszczeń też jest bardzo słaby, mocno sterylny, drzwi, zderzaki, maski odpadają jak z jakiejś zabawki, no i tutaj silnik Unreal Engine po prostu się nie spisał. Bo całość tutaj wygląda jak zrobiona na szybko, bez dodania interakcji z otoczeniem. Destrukcja auta, dobrych kolizji, brak. No i jeżeli chodzi o obraz, to czasem można odnieść wrażenie, że wszystko jest bardziej wyblakłe.
Stąd moja ocena EA WRC23 to 7,5 na 10. Na plus cała zawartość, a mianowicie ciekawa kariera, szkoła jazdy, momenty, tworzenie swojego auta od podstaw, ilość państw, jak i tras, model jazdy, który można dostosować pod siebie. Na minus spadki płynności, które dalej w wersji gry 1.2 występują. Słabsza oprawa graficzna, brak interakcji z otoczeniem, słaby pop-up, jak i dogrywanie się tekstur otoczenia oraz destrukcja samochodów. Tutaj Unreal Engine dało ciała po całości, widać, że gra była robiona na szybko. Kto wie, może za rok będzie lepiej, a wam jak się gra w nową odsłonę WRC23? Dajcie znać w komentarzach. Na dzisiaj to już wszystko, do usłyszenia niebawem, trzymajcie się, cześć!